Pogadać po królu, jak król Julian pogadać coś. Nie no, żartuję, nie wygląda pedo. Siemanko widzowie, z tej strony Wilczur Official. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepsze momenty tygodnia z moich streamów. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i walnij w dzwonek. Dzięki i zapraszam do oglądania. Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ja. Zajebiście, mordo. Zaśpiewa coś jeszcze. On jest garbaty, a nie ma na kwiaty. Traktuję cię przedmiotowo. Do nieba znam schody, mam duże dochody. Stać mnie na to i owo! Kumasz, o co chodzi? Dawaj, tańczymy! Jaka to jest piosenka? Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sedaka, Speedy Gonzales, albo Diana. A jak? Otwarte wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten? Dobra, rodzinie na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj Polanka, Stąsik i Celsi, Flitrycza śpiewa. Biały. Zwaliłeś, sorry. Ej, ty jesteś ten, od Mahonka jesteś. Mordo, siema. Siema, siema. Słuchaj, bo był pederasta, Niemiec jakiś był pederasta. Bo ja myślę, pederasta, zniszczej, wiesz? Miał bryle, pytam go się, czy coś pije. On mówi, że nie, tylko wodę, lemoniadę pije. No, ja ej, czekaj, jak ty się na YouTubie nazywasz? Minoko TV. Właśnie, Minoko, siemanko, mordeczko. Ja cię znam nie od dziś, od wczoraj, wiesz? I co mam słuchać, powiedz w ogóle? Nie no, zajebiście, wiesz, streamuję na YouTubie teraz, a ty też pewnie streamujesz, nie? A jaki masz kanał? Powiedz, pochwal się. No nie wiem, mogę ci napisać jak chcesz. Pisz, zobaczymy. Ja cię znam nie od dziś, z live'ów Mahonka, wiesz? Wilczurliwe, zaraz zobaczymy co to jest. A dobra, i co mam jeszcze od ciebie słychać? No nie wiem, jesteś sławnym streamerem Minoku, ja nie wiem co mam do ciebie mówić, ja się aż boję teraz, wstydzę się. Jak sławny, powiem ci, że trochę poleciało tych widzów trochę, no. A ile masz teraz widzów na przykład? Teraz jest lipto, 152 tylko. O Jezu, to i tak dużo, jak dla mnie, no to na przykład dużo, nie? Ja miałem 300 ponad, ale potem trochę tak na odpiero. Widziałem jak zawsze Mahonek, nie? Mahonek się szukaliście z Mahonkiem po 3 godziny. Nie mogliście się znaleźć. A ja, dlaczego na przykład jesteś Minoko psycholog? No. Dlaczego się to nazwałeś? O mam, poczekaj, już jest. A kurwa, a skąd masz taki fajny dres zajebisty, czarny? Dres? No zajebiście, nie wiem, kupiłem, wiesz? Poczekaj, a widzę. Nie, zajebiście, mordo, wiesz? Ale fajny dres, ale to jakiś prestiżowy, czy jakiś tani? Nie no, wiesz, Clint, nie wiem, czy to jest prestiżowe, czy nie. Clint, a to jest jakaś firmówka, czyli bo ja się nie... O Jezu, no pominęło mnie z Minoko! Ja pierdzielę, widzowie, ale widzieliście to? Widziałem Minoko! Od Mahonka, ale ja gadałem z Minoko. Minoko, pozdrawiam cię, jak mnie widzisz teraz. Nie wiem, ja cię nie pominąłem teraz, więc wiesz, o co chodzi. Ja cię nie pominąłem. Chciałem z tobą pogadać jak z normalnym gościem, a widzisz, pominęło coś. O siema! Siema! Ej! Pogadaj coś po królu, jak król Julian, pogadaj coś. Wariacie. Kurde, ma ile osób na mnie zerka? Kurde, normalnie, widzowie! Ej, patrz, trochę też umiem gadać jak król Julian. Bardzo mniem tam ciesem. Mordo, widziałem, że ci się fajnie kanał rozwija. Widziałem, że masz tam
Ile masz teraz subów? Dziękuję za miłe słowa, dziękuję. No zajebiście. Idziemy do przodu, no. Kurde, zajebiście, mordo. Ej, masz ten sam mikrofon co ja chyba, co? No, Novoxa. Novoxi. Każdy ma ten sam mikrofon, kumasz? Wariacie? No bo to jest w miarę dobra jakość za niewielkie pieniądze. No wiem właśnie. Ty, szukam takiego streamera, w ogóle szukam... Dzisiaj spotkałem wszystkich streamerów chyba co możliwe są, wiesz? To kto, kogo takiego? Nie wiem, szukałem tej, Czarna Ruda, to była taka streamerka ładna, to mi się podobała, to chciałem zajrzone. Podobała ci się streamerka czarna? Tak, Czarna Ruda i tak. I spotkałem jeszcze Minoko psychologa od Machonka. Czarny, tak jakbym miał się z nią spotykać, to by mi jej charakter nie odpowiadał, Czarnej. A, no, a mi Rudej by nie odpowiadał bardziej, wiesz? Ale musiałbyś latać konie, bo Czarna to jest taka, że ona siedzi i baw mnie, tak staraj się, a jak? Ona ma taki charakter. A skąd, wiesz, pewnie miałeś Czarną, nie? Byłeś z Czarną. A, gadałeś z Czarną. Ciężko by z nią się żyło, albo nie wiem, to jest typu kobieta, że mam na coś ochotę, na coś, wymyśl coś i wiesz, i już cię leje. To wiem właśnie, ona jest taka, wiesz, ja oglądałem parę jak z Paszą gadała, nie? No. Z Paszkiewiczem, widziałem, że tam też Paszę wkręcałeś, ostatnio, właśnie wczoraj oglądałem szoty, jak tam gadałeś jak Król Julian, zajebiście. Też kiedyś w podstawówce miałem taki głos, że potrafiłem zmieniać jak Król Julian i każdy bekę cisnął, nie? Zajebisty content, mordo, naprawdę, ciśnij dalej. Zajebiście szanuję to. Dzięki, byku. Dobra, lecę dalej. Trzymaj się. Siema. Widzieliście? Kolejny streamer do kolekcji, widzowie. Owa. Siema. Siema. A ja ostatnio ci subskrypcję dałem. Także zajebiście. Czujesz się spełniony, z dzwoneczkiem, nawet pisałem na live coś. No, pokaż, zrób opening swojego pokoju. Zobacz, opening. Monsterki, mordo. A jak? Ja ci też coś pokażę, normalnie tutaj. Ta, też monsterki są pite, wariacie. Wczoraj, mordo. Pierwsza w nocy miałeś streamka. Biłem, zajebisty stream. Dzisiaj jest 23, ale ja go normalnie robię streama do 6 rano. Ta, szukałem cię, mordo, przez kurde godzinę. Do 6 rano robisz live'a? No wczoraj robiłem do 6.30 live'a. Ty, jak ty jesteś nagrzany, to kiedy ty śpisz? Wariacie. Rano. Ty, teraz Meduskę spotkałeś, wiesz o tym? Kumasz, wariacie? Meduskę spotkałeś. A? No, zoba. Każdy mi mówi, że wygląda jak meduza. Czy coś w tym jest? Znaczy, no taki meduza po wylewie bym powiedział. Dzięki, o, bo... dzięki mordo. Dzięki za komplement. Dawno takiego nie słyszałem, naprawdę. Znaczy, no kurde, no trochę może jesteś taki trochę, ale powiem ci tak. Jakbyś miał głos jak taki ziomek, którego spotkałem 1:1 z meduzą, to może byś wtedy był. Tak, normalnie, wariacie, dodawane będzie po streamie. Nie no, szukam... Widziałem Tom, gadałeś już z Tom, Czarna Ruda? Dzisiaj nie. Kurde, ja i tak szukam, masakra. Trzy streamy chyba już. Ona cały czas pomija. Pęka Sulejka? Ta, pęka. A jak? Nie no, chciałbym z nią pogadać, wiesz? Bo widziałem u Paszkiewicza. To wolny czy zajęty? Pyta się moja Wicka, czy jesteś wolny czy zajęty. No wiesz, jak Wicka się pyta, to mogę być wolny. Czyli zakończę streamę dla jednej Wicki. Zakończam. Zakończam, wariacie. Kumasz? Ty, ostatnio słyszałem, jak ktoś cię wyzywał od tego, że masz farbowane włosy. No to wiem. Na czacie cię wyzywali. Nie na sobą, ja wiem, że jestem pedał. Normalnie pytam się dziewuchy, ej, co uważasz o moich włosach? Wyglądasz jak pedał i już wtedy widzowie już wiedzieli, że to laska potwierdziła. Nie no, nie wiem, wiesz? Zgodziłem się z tym. Dziewczyny lecą na pedałów. Nie no, żartuję, nie wyglądasz jak pedał, ale wiesz. Wariacie, no. Kumasz, czacze. Patrzcie, 418 subów, widzowie, dzisiaj rekord pobiliśmy. 418 subów, widzowie! No aż sam sobie pogratuluję, gratulacje Wilczur, dzisiaj zrobiłeś dużo subów, zajebiście, piona, widzowie. Zajebiście, podoba mi się to. Ty, nie gadaj! Amelia wbiła do mnie! Ej, czemu Amelia do mnie wbiła teraz? Siema, powiem ci tak, Amelia. Amelka, słuchaj mnie. Cię znam mnie od dziś, od wczoraj, ty mnie pewnie nie znasz. Ale słuchaj, naprawdę życzę ci gratulacje. Że wytrzymuje z żółwiem jebanym, skurwysyńskim. Nie no, żartuję. Nazwam cię wreszcie. Kogo, Floriana czy mnie? Bo ja już nie wiem, ty... Widzę, że... Nie, teraz zrobiłem się zazdrosny o Floriana, wiesz. Nie no, wiesz? Wiesz o co chodzi. Ogarniasz się.
Floriana szukałaś pewnie, nie? Od Volta. A od Volta mnie szukałaś! Volt to się prawie do lodówki schował, nie? Ta, normalnie, Amelka do mnie wbiła, zajebiście, ty. Ja ci naprawdę gratuluję, że wytrzymujesz z żółwiem. Ciebie i suba masz już. O, dzięki, Amelka. A dlaczego tak ci przypadłem ci tak do gustu? Kurde. No, normalnie, meduska, wiesz? Jestem z zawodu. Nie, powiem ci tak. Amelia, mam do ciebie tylko jedno pytanie. Czy plama z dywanu już zeszła? To jest ostateczne pytanie do Amelii. Ha, dzięki. Nie no, czy plama już z dywanu zeszła? To jest ostateczne pytanie. O tak, już czyściutki jest i pachnący. To zajebiście, kurde. Kozak. Ja pierdolę. Mówię bokiem już pomału. Szkoda, właśnie kiedy będzie miał Paszkiewicz live'a? A no tak, czekajcie, w poniedziałek. Poniedziałek, pamiętajcie, wpadajcie do Paszy. Jeżeli ktoś z moich widzów, z tych pięciu widzów, które mnie teraz oglądają, w tym wypada Florian i Amelia, no to trzy osoby takie postronne mnie oglądają. U Paszy w poniedziałek te trzy osoby macie dodatkowe. Dorzucam wam od siebie, jestem taki dobroczynny i dorzucam wam. W poniedziałek wbijajcie do Paszy. Nie wiem, czy w sumie w ten poniedziałek, czy w następny. W następny chyba, albo w ten. Nie, w następny? W który poniedziałek, Amelia? Nie, w ten chyba, albo w następny, nie pamiętam. Kurde. W ten albo w następny poniedziałek wbijajcie do Paszy, bo jest zajebisty, nie? Sobie. No zajebista to jest, ja już nie mogę ze śmiechu. Mam nadzieję, że kiedykolwiek... Roku. Nie mogę z tego. Zawsze jak to widzę, nie? To taką bekę ci zdę. Nie mogę z tego, widzowie. Zajebiste. Zajebiste. Jezu, jak ja bym spotkał tego ziomka na Ome, to mi się zestrął ze śmiechu, widzowie. Ej, ale ja jestem ciekawy, jak on to musiał zrobić. Widzowie, jak on to zrobił? To musiał, nie wiem, to jest grubsza sprawa naprawdę z tym. Tu musiał oczy sobie wyciąć swoje, bo to są jego oczy, nie? I jego twarz, znaczy ta buzia, nie? Usta. Są jego. A tak oto to jest zdjęcie normalne, no to nie wiem, jak on to zrobił, to jest wyższa szkoła jazdy, naprawdę. Postarał się chłop. Wielbłąd i żółw się biją, nie wierzę. Żółw i wielbłąd się biją. Pierdziele, ty. Ej, kto uważa? Kto uważa, że oni powinni wyjść na KS... na... kurde, KSW. Na Fame MMA. Na Fame MMA 4, powiedzmy. Dodaję teraz jedynkę na czacie. Kto uważa, że wielbłąd i żółw powinni wyjść na Fame MMA 4? Ja uważam, że powinni wyjść, kurde, i to, kurde. Wyobrażacie sobie Machonka? Machonek jakby wchodził na przykład na Fame MMA 4, powiedzmy, albo nie wiem, na 3 raczej nie wyjdzie, ale mówił coś, że wyjdzie, nie? Że może wyjść. I wychodzi sobie taki wielbłąd. Czekajcie, pogadanka. Zobaczcie, wychodzi taki wielbłąd. I tak, chudy byk. I wychodzi tak, w takim stylu, jak zawsze. Tak o. Obrotówkę wali. Obrotówkę nawala. I tak, a w tle hopsia la 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 lajka. Zajebiste to by było, widzowie. Kto by chciał to zobaczyć? To by było takie piękne. Widzowie, ja bym dał wszystko, żeby to zobaczyć. Widzowie. A Pasza jakby wychodził, to tak. Jestem żółw, bo się wolno upijam. Albo jestem Pasza, bo wszystkie świnie lubią Paszę. Ja pierdolę. Jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto odjął mi subskrybera? Kto z was? Miałem 24, a teraz mam 23! Kto to zrobił? Jak się dowiem, kto to zrobił, zdelituję wam konto, ale macie propozycję. Albo wam zdelituję konto, albo z powrotem da się mi 24 subskrybery, albo i więcej. Rozumiecie? Rozumiesz, widzu? No. Zniszczę was, pamiętajcie. Kto mi odjął subskrybera, widzowie? Teraz się przyznawać. Kolejni mi odjęli subskrybera. Widzowie, słabo ze mną jedziecie. To mi się nie podoba. Odjęliście mi subskrybera. Zniszczę was za to, rozumiecie? W tej chwili. Albo...
albo, ale macie szansę jeszcze, rozumiecie? Macie jeszcze szansę. Albo dodajecie mi subskrybera z powrotem, albo was zniszczę. Kolejny mi odjął! Ty, nie, wkurzam się teraz. Zniszczę was psychicznie. Powiem wam tak. Niszczę was teraz psychicznie, widzowie. I słabo ze mną pojechaliście. Cienko. Macie jeszcze szansę, macie jeszcze jedną szansę. Albo mi dodacie subskrybera, albo was wszystkich zniszczę. Kto to zrobił? Kto to zrobił, widzowie? Albo moje 412 subskryberów, albo i więcej, rozumiecie mnie? Oddawajcie mi subskrybery. Nie no, żartuję no. No mam, widzicie, w tej chwili 2000 osób. Jak? 2000... 2000 osób cię widzi na żywo! No dobra, mogę ci podać. Ale pod warunkiem, że dasz mi subskrybera. No dobra. Ja chciałam dać mi chodzenia suba. Zajebiście. Ale obiecujesz? No obiecuję. Nie oszukasz mnie? No nie. Patrz, 2000 osób cię widzi na żywo. Wy i ly, czy, z, ury. Ly i w, e. Przez V. Czekaj, wy i? Dawnie. Wilczur Live. W, I, L, C, Z, U, R, L, I, W, E, przez V. Ogarniasz się. Czekaj, dobra. Ja, pardon. W, I, nie umiesz pisać? Jeszcze nie miałeś tego na lekcjach w szkole? Ja, pardon. W, I, L. W, I, czy U, no, tu masz. Tylko C dopisz. Bo C nie mogę, bo mam cenzurę, wiesz? Ja pierdolę. Nie, to już jest letka przesada, że w przedszkolu jeszcze nie umiecie pisać. No i jeszcze pisać nie umiecie? No Jezus. No, to ja. Zajebiście. No to zajebiście, ej! Widzę, że się postaraliście teraz. Jesteście w przedszkolu, a umiecie już subskrybować kanały. Zajebiście! Ale ja nie jestem w przedszkolu. Nie, żartuję. Osiema, Amelia. A ty umiesz? No ja na przykład umiem, nie wiem, wywalić się na krześle, pokazać ci, czy nie? No, dawaj. Ale ty też wtedy będziesz musiał coś zrobić. No, będziesz musiał fikołka zrobić. O! Dobra, to najpierw ty. Nie, ty najpierw. Młodsi mają pierwszeństwo. Nie. Cicho bądźcie, proszę was! Proszę was, zamknijcie się na chwilę! Fikołka robisz w tej chwili. No zamknij się, no co ty się tak drzesz? Ale ciszej, dzieci! Proszę was. Powiem wam tak, robicie, nie, robicie fikołka, to ja się wywalam na krześle. No. No dawaj. No dobra, no ale rób fikołka. O zajebiście, ale pokaż go, kameruj go, kamerzysta. Kamerzyści, kamerujcie się. No rób. A stanąłbyś na przykład na głowie? Nie, nie umiem. A, żeś flipa zawalił. Amelia nawet napisała na czacie. Zobacz. Ogarnia się teraz, patrz! 102 metry! Ogarniacie się! Ja to... Ogarniasz się? Ty, ale ludzie mają pomysły, nie? Ej, ale mnie bardziej śmieszy pomysł tych ludzi, nie? I co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na taki pomysł, żeby, wiecie, kosiarkę jakąś odpalić, wejść na tył kosiarki i kurde się trzymać. No tak, to jest śmieszne. Śmieszy mnie sama głupota tych ludzi, nie? Polin! Ej, to było dobre akurat. Ja pardon, jeszcze raz to zobaczyć. To było dobre, patrzcie. Fall in. Panikę padła jak... Ja, pardon.
No, patrzcie, jaka panika, ty. Dawaj, jaka panika, ja to w zwolnionym tempie wam puszczę. Ja pierdolę. Nie, spowolnionym, tu. No, przyspieszyłem teraz, jestem głupi. Patrzcie na to, jaka panika będzie. Pardon. Widzowie. Zajebisty ten. Ten filmik akurat był zajebisty. Jebała się, panikę wpadła. Ja pierdolę. Głupie dzieci. Ja pierdolę. Ty! A najlepsze jest to, że mama patrzy i nagrywa to wszystko, nie? Ten się normalnie wszedł do tego, do pudełka. Chce zjeżdżać, wiadomo, że się wywali, to jest wiadome. Na 100% o tym wiadomo. A mama stoi i nagrywa za kamerą. Ja pierdolę. I will see coś tam, we moment. He fuck that. Coś takiego. Ja pierdolę. Wiadomo było, że się wyjebie. Ta kolejna idiotka jakaś, nie wiem. Ten kolejny. O, au! Najlepsza reakcja tej babki, ty. Pa, gość se zjeżdża, ona. O, au! O nie, chuj, męża straciłam. O, au! Ja pardon. O-au! O-au! Kurwa, o-au! Ja pardon. To się... Znaczy, to się musiało tak skończyć. Kolejny głupi dzieciak. Ej, ja miałem teraz taką sytuację w swoim życiu samym, nie? Że wujek tak. Byliśmy nad jeziorem, nie? Mam nadzieję, że wujek tego nie ogląda, ale pa. I tak, byliśmy nad jeziorem, nie? I wujek jedzie na rowerze. My się kąpaliśmy, nie? W tym jeziorze. I tak, wujek jedzie na rowerze i ja myślałem, że się zatrzyma, a on dalej jedzie i w jezioro wjechał do połowy jeziora, potem nie mógł wyleźć z jeziora, ty. Ja pierdolę. Dymy były, powiem wam. Jedzie do jeziora, jeb, ja myślałem, że się zatrzyma, a tu nie, chuj, jedzie dalej, ty. Ja pierdolę. Czego się cieszy? Ja pierdolę. W oko se strzelił, pajac.